Przypatrz się powołaniu. Nauczanie domowe. 27 sierpnia. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, wersety od 26 do 31. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy przyjrzeli się swojemu powołaniu. To jest Twoje powołanie. Ciebie powołał Bóg. Do Ciebie wystosował zaproszenie. Ciebie zawołał po imieniu. To bardzo istotne. Przypatrz się swojemu powołaniu. Może go nie widzisz. Może czasami nawet go nie słyszysz. Może czasami go nie doceniasz. Pierwszym powołaniem jest właśnie powołanie do bliskości z Bogiem, do wiary, do odkrycia świętego, który jest dla ciebie kimś najistotniejszym. I ta relacja jest podstawowym powołaniem. Gdy natomiast patrzymy na szczegóły, Paweł mówi: popatrz, niewielu spośród was powołanych w kościele ma jakieś tytuły, ma wielką wiedzę czy niesamowite bogactwo. Niewielu. Zwracał więc uwagę na to, że Bóg wybiera jak chce. Nie według ludzkich kryteriów przydatności. Bóg świadomie wybrał taki sposób działania, który świat uważa za głupi, za niewiele wart. I w ten sposób Bóg podważa światowe sposoby myślenia, światowe sposoby wartościowania. Zwróćmy uwagę na pewną gradację. Na pierwszym stopniu Paweł mówi: Bóg wybrał to, co nie ma siły według świata, co jest słabe. Drugi stopień: Bóg wybrał coś, co jest uważane za nic, niedoceniane. I trzeci stopień: Bóg wybrał to, co nie istnieje, czego właściwie nie ma. To wybrał Bóg. W domyśle na nowo stworzył. I my tak się możemy czuć, możemy tak rozumieć siebie, że czasami sami uważamy, że nie mamy siły. Albo jesteśmy uważani przez kogoś za nic. W historii tak jakbyśmy w ogóle nie istnieli, nasze bycie, tak myślimy, niewiele zmienia. Ale właśnie Bóg wybrał nas. Nawet jeśli w ten sposób patrzymy, to właśnie Bóg wybrał to, co słabe, to, co jest uważane za nic, prawie nieistniejące, aby zawstydzić tych, którzy się uważają za kogoś wielkiego, by żadne stworzenie nie chełpiło się przed Bogiem. Bądź więc wdzięczny Bogu, że Ciebie wybrał, że zaprosił do relacji, chociaż uważamy się za tak słabych. Zadanie domowe. Niech będzie nim dzisiaj modlitwa dziękczynna. Wtedy, kiedy jesteś słaby. Wtedy, kiedy jesteś uważany za nic. Wtedy, kiedy wydaje się, jakbyś w ogóle nie istniał. Ponieważ ciągle podkreśla ten stan,
naszej bliskości z Bogiem, łaskę, łaskę i jeszcze raz łaskę, której doświadczamy w powołaniu, które przeżywamy. Niech w tej modlitwie dziękczynienia błogosławi Ci On sam, powołujący Cię, Ojciec, Syn i Duch Święty.